Cześć, Roka z tej strony, witam was bardzo serdecznie. A właśnie jestem, że tak powiem, chwilę po nagraniu poprzedniego odcinka. Skryłem jedną ciekawą rzecz, mianowicie kiedy szateruję przedmioty z użyciem Rune of Shattering, destroy an item, czyli niszczy przedmiot, tworząc... A, randomowe, okej. No właśnie, byłoby fajne, czy to się tak naprawdę bardzo nie opłaca w ogóle. Affix. Czyli to tak naprawdę się specjalnie nie opłaca, dlatego że nie mam gwarancji, że te affixy, które są na broni, trafią do mnie jako do craftenia. Czyli na przykład jeżeli rozwalam broń z poison damage'em, to nie mam gwarancji, że dostanę shardy na poison damage, bo są losowe, czyli to tak naprawdę wcale nie jest takie potężne, jak mi się wydawało. Nowa rozkminka, ale okej, wracamy do kanionu. Kolejna mapa. Poprzedni odcinek przedłużyłem tylko o chyba 15-20 minut, więc nie jest źle. Zobaczymy, jak pójdzie tym razem. Docelowo jest zawsze pół godziny. Z tego, co gdzieś tam dostałem jakieś porady od YouTube'a, 30 minut, zresztą też to widzę w statystykach filmów, 30 minut to już też czasami bywa za dużo dla was. I ta aktywność tam na filmach jest podawana, tak? Jaki jest czas oglądania? W zasadzie po 6 minutach 80% widzów odpada. Czyli 6 minut filmu to jest taki max. No to trzeba uważać. Dla większości ludzi i dopiero podejrzewam, że ci, którzy są zainteresowani tematem, nie trafili tam z przypadku z algorytmu Google'a, czy po prostu nie kliknęli, by zobaczyć, czy dalej Roken ciśnie nekromantą, czy może wreszcie zacznie grać to, co ja lubię, czyli w Grimdowna, bo dużo z was bardzo dosadnie daje do zrozumienia, że Grimdown was interesuje cały czas i chcielibyście, żebym cały czas nagrywał z Grimdowna. Też tak naprawdę nie bardzo wiem, co mógłbym tego Grimdowna jeszcze nagrać, no, pomijając jakieś tam drobne elementy faktycznie rozgrywki, które się pojawiły w niedawnych, w darmowych patchach. Ale wydaje mi się, że aktualizacja poradnika nie bardzo ma rację bytu, bo... bo w zasadzie się... gra jest... Okej, ma trochę zmian. O, jest 40, fajnie. Gra ma trochę zmian, owszem, ale nie na tyle dużo, żeby ten poradnik nie był cały czas aktualny. Uwzględniając tam być może drobne zmiany. Znaczy, należałoby być może uwzględnić drobne zmiany, tak? Czyli to pojawienie się tych nowych totemów i tak dalej, ale to nie jest wszystko na tyle istotne, by wymuszało robienie dużej aktualizacji poradnika, więc... Poradnik, szczerze mówiąc, gdy miały znowu levelować kolejną postać od zera, aktualizując poradnik, czy po prostu tłumacząc wszystko od nowa. A, kurde, złota skrzynka, 3 golda, masakra. To mi się chyba już po prostu, nie wiem, czy dał radę po raz kolejny, bo jest naprawdę spore przedsięwzięcie, jeżeli chodzi o samo nagranie tego wszystkiego. I wierzcie mi lub nie jest to proste, zwłaszcza, że trzeba... w czasie rzeczywistym, zaraz, ja mam, co ten, ile ma ten staw? 41, no nie, to są szajsy, no właśnie o tym mówiłem w poprzednim odcinku. Level 12, ja mam 40 poziom, mapa ma poziom 36 i dostaję szrota na level 12, z którym nie bardzo wiadomo, co zrobić. On ma trochę lepsze role być może niż coś sobie wdrupiło na mapie level 12, ale w żaden sposób nie motywuje mnie to do zebrania go. Przepalenie go też strzada, jak zacząłem ten odcinek, tak? To okazuje się, że nie daje gwarancji dostania affixu, na którym nam zależy. Więc tak naprawdę te shardy kosztują 2000 golda i nie bardzo wiadomo, po co ten gold na nie wydawać. Tu będzie czapa na tej mapie, gwarantuję wam to. Tu mnie na pewno coś zabije, prędzej czy później, bo widzę po damage'u. Widzę po damage'u, jaki siada.
jaki jest ból po prostu, że to się zdarzy. Prędzej czy później. W jakiejś pierwszej dużym kotle mobu. Jak będzie pierwszy duży kocioł z mobami. To na bank. Jedno jest fajne, że tu mam spory zasięg. Więc jest... spora szansa na to, że... uda mi się uniknąć przynajmniej części damage'u. Tak, no movement speed jest zajebiaszczy. To jest coś, czego mi brakowało też na moim magu bitewnym. 8 szkieletów na tank. Jestem w stanie się usunąć. Na magu bitewnym nie byłem w stanie uniknąć tych ataków. To znaczy, one lądowały, ja byłem już w ruchu, co prawda, ale zawsze mnie zahaczyły. Z tym movement speedem jestem w stanie zrobić unik, co moim zdaniem jest bez sensu. Bo powinno być tak, że jestem w stanie bez żadnej statystyki w movement speedzie bez problemu uniknąć takich ataków naziemnych, tak? A movement speed powinien mi zapewniać tak naprawdę tylko szybkość poruszania się czy po mapie, czyli przerwy pomiędzy walką, gdzie i tak jestem albo statyczny, albo niewiele mniej, albo niewiele bardziej niż, niż odrobinę statyczny, czyli tam się minimalnie poruszam. Niewiele mniej niż odrobinę statyczny, nieważne. W każdym razie, no, powinien mieć taką możliwość, tak? Czyli ten movement speed powinien po prostu przyspieszać odkrywanie mapy i, że tak powiem, trawersowanie pomiędzy kolejnymi pakami mobów, a nie powinien od niego zależeć. Od movement speeda nie powinna zależeć na pewno łatwość unikania ataków. To jest moim zdaniem złe. Teoretycznie goła postać powinna być w stanie wiele przejść i uniknąć bez problemu. No ale okej. Okay. Powiedzmy, że tutaj movement speed, zresztą movement speed w każdym hack and slashu jest statystyką mocną, czyli jedną z tych pożądanych. W Last Epoch, jeżeli mechanika jest bezpośrednio skorelowana szybkość ruchu z łatwością unikania ataków obszarowych, których przecież nie wiemy jeszcze co będzie w kolejnych aktach, ale nie wykluczone, że... A, tu będzie boss zaraz. Ale nie wykluczone, że... I to chyba jest tak, na tym bossie na pewno zginąłem na poprzedniej postaci. Zobaczymy, jak mi pójdzie tym razem. Ale spodziewam się raczej Mordoru. Gdzie on jest? O, jest. Nie bardzo pamiętam, co to było w ogóle, co to robiło. Aha, dobra. Ale jest mocno. Fajnie, że są... fajnie, że przywołuję trasze. Bo to mi pozwoli... więcej damage'u zadawać i budować warda, więc to jest dobry boss na ten build. Chodźcie, chodźcie wszystkie. Jeśli mam warda, jestem w stanie tutaj naprawdę sporo ustać. Okej, muszę sobie tanka przyzwać. Czas na duszyczki, bo widzę, że się robi gęsto. Poison bije, ale nie szarpie. To jest ciekawe. Nie wiem, czy to się właśnie tutaj nie wpierdoliło na minę za przeproszeniem. No, czy zjemy więcej tego? Może nawet i dwóch tanków? Nie, dwóch zasięgowych cały czas. Muszę zrobić sobie miejsce. Za dużo się poisonu tu pojawia. Nie, dobra. No. Okej, okay, ten build zdecydowanie ma mocniejszą... dzięki tym duszom ma dużo mocniejszy damage pasywnie. Przede wszystkim dzięki... O! Wreszcie mam amulet, z którego być może coś będzie. Fajnie. Jest czysty, czyli nie trzeba na niego marnować tych i pytanie jest tylko takie, czy...
czy się uda go nie zszaterować, czy się nie skruszy w trakcie procesu krawcenia. Przekonajmy się. Makaspid, o to chodzi jako bazę. Może nie jakąś jeszcze wybitą, ale 14% z resztą statystyk, które mam, jest całkiem przyzwoite. Zobaczmy tak, Dodge rating. Pierwszy jest darmowy. Szkoda, że nie ma necrotic damage, necrotic protection na minion health, increase healing, poison protection też nie ma, poison damage, a necro nie ma, ale poison damage jest. Poison damage. Tutaj sobie już dodamy scroll. Ej, nie tak miało być. Poison damage. Co tu jeszcze można było fajnego dać? Health regen. Health regeneration. Dodaj health regen i minion health, increase healing effectiveness, minion health, health regeneration, nie. Możemy jeszcze dodać mu jeden prefix. Spell critical strike chance, fajne. Spell damage. A zobaczmy, czy jest kas. Speed, nie. Spell damage. Dobra, i teraz zobaczmy dodge rating. W górę. Siadło. I spróbujmy jeszcze go podnieść. Aj, ryzykujesz bardzo. Dobra. Spell damage. Siadło. Health region. Siadło. Aj, i szaterowany, ale tak jest niezły. Kurde. Cast speed, increase poison damage, increase spell damage, dodge rating, increase health regeneration. Tylko, że chyba jak on szaterował, to te statystyki poszły mocno w dół, niestety. No, bo tam było chyba 71. Zmieniając, tracę 18 zdrowia, to jest do przełknięcia. Nie. Okej, dobra. No niestety, shatter go rozpierdzielił. Szkoda. Wielka szkoda. No nic. Czasami warto zaryzykować. Będę próbował dalej. Takich amuletów mam jeszcze kilka, tylko problem pokazuje, że muszę znowu zbierać scrolli. To coś jeszcze się tu przydało? Nie. Z tego co pamiętam, reszta to są śmieci. To był Titan's Canyon, czyli Kanion Tytanów. I mamy Waystation, ostatni checkpoint na liście. Czas od nagrania mamy 13 minut, czyli wygląda na to, że zrobimy do końca akt. Zwłaszcza, że z tego co pamiętam, to tutaj chyba jest już tylko jakaś gadka. Nie, tu chyba coś będzie jeszcze do zatłuczenia. Albo i nie. Strasznie mi szkoda tego amuletu, bo mógł być niezłym harpaganem. No nic, będziemy próbować. Po prostu byłem zbyt chciwy. Miałem fajne statystyki już. Dobra, wchodzimy w portal. Czy to jest koniec aktu? No tak, zrobiliśmy bossa, to jest... To jest jeden chyba w ogóle z fajniejszych bossów. 41. Czy 42? 40. Aha, nie, bo to jest nagroda za... Dobra, nieważne. Pomylił mi się level z nagrodą za questy, za które dostajemy dodatkowe 16
pasywnych punktów. Ja buduję nadal to. Czy te punkty potem można przerzucać? Ja bym chciał pompować więcej w jakieś, że tak powiem, te punkty bardziej rozrzucić. Wziąć jakby więcej pasywek, ale prostszych, to też nie ma problemu. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Aha, no i to jest ostatni akt, czyli w zasadzie... Znaczy nie, jeszcze jest... Potem jest... Gates of Solarium, jak dojdziemy do Immortal Summit. Przenosimy się do Gates of Solarium, Burning Forest, Scorched Groove i potem tutaj. I to jest ostatnia część. No to jeszcze, no nie wiem, czy w piątek się wyrobimy. Zobaczymy. Być może jeszcze w przyszłym tygodniu będzie trzeba poświęcić jeden wieczór na nagranie, by zamknąć, by dojść do endgame'u i wtedy zobaczymy to dalej. Na pewno będzie to oznaczało koniec let's play'a, natomiast na pewno nie będzie oznaczało to końca nagrania z Last Epoch, chociaż cały czas mam w planach materiał ze Stellaris, w którym się teraz znowu coś pozmieniało, bo nie wiem, czy wiecie, części zaspanie to w ogóle nie interesuje, bo nie grywacie w Stellaris. Natomiast była czwarta rocznica, Stellaris skończyło 4 lata. I trzeba przyznać, że sam jestem pod wrażeniem tego, jak ta gra ewoluowała i co Paradox z nią zrobił, jak mądrze i fajnie to zrobił. Więc wygląda na to, że wygląda na to, że tam chyba znowu coś weszło, takie zmiany graficzne. Podobno tylko są znowu problemy z wydajnością, ale w Stellaris to już jest normal niestety od tych dużych zmian, które przebudowały wygląd planet i tak dalej. W razie bardzo bym chciał ten Stellaris sobie pograć trochę. A że generalnie mam takie podejście, że jak gram to nagrywam, to pewnie bym też coś z niego zrobił. Zresztą tam u mnie na kanale była... sonda, tak to się nazywa, szukałem słowa. Gdzie was zapytałem wprost, że chcielibyście w ogóle coś starać zobaczyć i wyglądało na to, że czy wygląda. Wyszło z tego, że tak. Co było dla mnie miłym zaskoczeniem. Tak, ten szkielet, który go tankuje, dostaje takiego łupnia, że tam długo nie ustoi. Te moby biją strasznie mocno. To ja pamiętam, w zasadzie maga mi tylko dlatego nie kładł na glebę jednym strzałem, że miałem ten ward właśnie. W zasadzie tylko i wyłącznie dlatego. Więc no, one naprawdę mocno biją. To już jest takie mocne uderzenie, trzeba się pilnować. Na szczęście mam postać zasięgową tym razem, więc jest troszeczkę łatwiej. Patrzę jeszcze na te amulety, bo jakby jeszcze jeden gdzieś bryknął, byłoby sympatycznie. Ale chyba nie tym razem. Widzicie, moby się zmieniają, ale mechaniki zostają te same. To znaczy, niektóre się teleportują do nas teraz, skracając dystans. Inne strzelają jakimś szajsem. Jeszcze inne po prostu atakują i tak dalej, ale... Mnie to generalnie nie przeszkadza, bo w każdym hack and slashu prędzej czy później robić tak zwane reskiny. Czyli jak mamy już gotowego przeciwnika, to tylko w zasadzie nakłada się na niego nowy model. Ale pozostaje się całą AI zachowania tak samo bez zmian. Ewentualnie jakoś tam drobnie modyfikuje animacje i tym podobne rzeczy. Wbrew pozorom, no się tak wydaje, tutaj otłuczą jakieś tam pajączki, tygrysy, szablerzemne czy coś takiego. Ale prawda jest taka, że zrobienie nawet tak prostego, tak wydawało się prostego modelu, zrobienie animacji i tak dalej, to jest masa roboty. To wszystko trzeba zrobić w 3D, odteksturować. Zrobić animację, kiedy dostaje cios, kiedy umiera, kiedy atakuje takim specjalnym, kiedy się tam przenosi, coś robi. Gigantyczna ilość zależności, które muszą być ogarnięte. Oczywiście w przypadku modeli 3D jest o tyle proste, że
tym modelem wbrew pozorom się bardzo łatwo obraca, manipuluje i tak dalej, więc spora część roboty animatora odpada, ponieważ silnik po prostu tym modelem 3D obraca w przestrzeni trójwymiarowej. I na przykład nie trzeba robić animacji obrotu wokół własnej osi, po prostu się obraca model, tak? Na przykład tak jak w grafice 2D, gdzie na przykład jeżeli postać odwraca się tam z plecami, to trzeba zrobić całą animację klatka po klatce, rozrysować jak ten obrót wygląda, tak? Jest to mega czasochłonne, wymaga turbo dzikiej po prostu precyzji i naprawdę trzeba to kochać, żeby to robić. Ja jako animator 2D nie wytrzymałem długo. Po prostu nie byłem w stanie się z tym szarpać. Jest to zbyt pracochłonny proces. Znaczy, zbyt. Teraz jest masa programów, które mają taką nakładkę zwaną onion skin, czyli tak jak mamy cebulę, tak? Czyli skórę cebuli. Także ona jest z tych takich kolejnych warstw. Te warstwy między sobą prześwitują, więc na przykład rysujemy na warstwie jednej, przenosimy się do góry i widzimy cały czas pod spodem tą poprzednią klatkę, którą sterowaliśmy, więc jest dużo łatwiej trzymać wszystko w ryzach i nad tym po prostu pracować, ale nadal jest to piekielnie czasochłonne. No ja pamiętam, że... Znaczy teraz na przykład to nie jest tak, że ja zaprzestałem robić animację, tylko po prostu jest to problematyczne. No zapamiętam, że za sekundę animacji 2D w zasadzie brałem mniej, ale teraz bym się nie zgodził pracować za mniej niż 200 zł za każdą sekundę animacji. Zaznaczam, że klasyczna animacja to jest 24 klatki na sekundę, czyli sekunda de facto to jest rozrysowanie zrobienia 24 postępujących po sobie sukcesywnie ruchów postaci, tak? Generalnie minuta animacji 2D kosztuje... Powinna kosztować kilkaset, przynajmniej, no czy to zależy też tak od stylu tej animacji, ile tam jest tak naprawdę do zrobienia, bo gdzieś tam jest jakaś rozbudowana, piękna animacja postaci i tak dalej, coś w stylu Wyspy Puffinów, która jest na przykład dla dzieci taką animacją pięknie rozrysowaną i tak dalej, no to coś takiego będzie kosztowało nawet i kilka tysięcy za 2-3 minuty, tak? Tu jest coś się buguje, atak jakiś, okej. Z kolei, jeżeli to ma być animacja, gdzie tam rozrysowujemy jakąś, powiedzmy, nie wiem, no jakieś wykresy, tak, jakąś taką animację prostą, w tym zasadzie, gdzie edukujemy ludzi, bardziej to jest coś w rodzaju takiej animowanej prezentacji, gdzie jakiś ludzi ktoś pokazuje i tak dalej, generalnie proste rzeczy, to 10 minut takiej animacji będzie kosztowało niespełna 1000 zł, może 1500, tak, natomiast no więc to zależy od złożoności i od skomplikowania. Natomiast jeżeli chodzi o animację 3D, no sekunda i tak zaczyna się od 200-250 zeta i tak, bo tam z kolei jest dużo modelowania. Sam proces animowania też jest złożony, ale nie aż tak, więc generalnie ja to mówię o cenach freelancerskich, tak? A jeżeli na przykład byście chcieli wynająć sobie studio graficzne do zrobienia wam animacji, to oni was skasują, podejrzewam, po 250 zeta, ale od każdego animatora zaangażowanego w projekt za sekundę, tak? Fakt, że najmuje, po prostu studio graficzne, takie studio animacyjne tak naprawdę, studio zajmujące się animacją, najmuje się nie po to, żeby było taniej, tylko żeby było szybciej, bo animacja się robi bardzo długo. 24 kolejne klatki, to ktoś musi siedzieć i rysować. Nawet jeżeli, powiedzmy, wprawną rękę i jest doświadczonym animatorem, czyli potrafi wiele rzeczy i problemów rozwiązać, zanim się pojawią, bo po prostu ma duże doświadczenie w tym kierunku, to i tak to jest, no, ładnych parę godzin roboty. Tak, które trzeba, ktoś musi te pieniądze, że tak powiem, zarobić. I też nie jest tak, że ktoś przecież będzie pracował za grosze, no. Grafik średnio bierze od 50 zł za godzinę. Dobry grafik nawet więcej. Dobry grafik 3D bierze od 100 za godzinę. Albo i więcej. Czyli jeżeli zatrudniacie grafika na pełen etat, to płacicie mu 4 patole za miesiąc, za tydzień pracy, tak? 40 godzin razy 100 zł łatwo policzyć. Więc oczywiście to też zależy od projektu, bo polskich, jeżeli chodzi o polskie realia, to jeżeli powiecie, że za pracę grafika, waszą pracę grafika 3D chcecie 4 patole za tydzień, czyli 16 tysięcy za miesiąc pracy, to ktoś po prostu się zaśmieje w twarz i powie, wie pan co, ja mam
50 innych grafików, którzy zrobią to za 4000 za miesiąc, albo za 2000 za miesiąc. No i to jest właśnie prawda polskiego rynku, realia, że owszem, tak, ale pit polega na tym, że ten koleś za miesiąc przyjdzie do was i powie: okej, dogadajmy się, panie Michale, to może nie 16, ale 10, tak? A dlaczego? No dlatego, że ten grafik, który się zgodzi pracować za 2 albo za 3, no to owszem, coś tam umie, ale projekt z nim się będzie ciągnął tygodniami, bo wiele rzeczy on po prostu nie przeskoczy, bo nie ma doświadczenia, umiejętności, oprogramowania i tak dalej. Albo się okaże, że nie ma softu na licencjach, tylko działa na spiraconym programie, oprogramowaniu, którym się ciągle wiesza i ma z tym problemy i tak dalej. I czekasz na to, że się pojawi nowa wersja. No generalnie kupuje się jakość, ale nie na polskim rynku, bo polski rynek w ogóle tego nie rozumie. W Polsce jest tak, że byle taniej, generalnie. Im mniej robisz, tym jesteś bardziej pożądany, generalnie. I no, dochodzisz teraz na przykład do takich absurdów, że komunikację wizualną, tak, z logo, ze wszystkim ludzie robią za 500 zł. Czy okej, okay, jakość tego to jest, pozostaje wiele do życzenia, no ale dla wielu klientów, którzy płacą te 500 zł, to w zupełności wystarcza, tak? Dla nich tak naprawdę ważniejsze jest to, że mają jakieś tam logo, papier firmowy, wizytówki i tak dalej, za te 500 stów, powiedzmy. Czy tam nawet za 300, bo widziałem już oferty, że ludzie się za 300 godzili robić. To w ogóle już... Mi za 300 zł to by się nie opłacało usiąść do komputera, żeby zrobić coś takiego. No ale też mam, no, jestem, że tak powiem, wykształcony kierunkowo, więc też wiem, znam cały proces. I no siłą rzeczy na pewno, no, po prostu bym się nie... No wiem, ile to jest pracy, po prostu za takie pieniądze ja bym tego nawet nie usiadł. Przy swoich umiejętnościach i doświadczeniu po prostu bym tego nie zrobił za tyle. Bo oczekiwania byłyby zgodne z moim portfolio, który bym wysłał, które by tam na pewno w jakiś sposób zaważyło na tym, że robiłbym ten projekt. I takiego podejrzewam, że klient by takiego samego poziomu oczekiwał po mnie, a potem by się okazało, że w tych finansach i czasie ja nie jestem w stanie tego tak zrobić po prostu. Teraz tak, to jest 17. Teraz, tak, tutaj jest skomplikowana sprawa. Trzeba zdecydować, czy chcemy zostawić jeszcze jeden skill point w czaszkach, czy chcemy w tej czaszce całej, czy chcemy iść dalej. I moim zdaniem trzeba iść dalej. Czy trzeba iść tutaj? Skrócić cooldown. Więc to niestety, to są takie smutne... O! To jest ważne, dobra, zrobimy sobie to. Więc, no tak jak mówię, ale polski rynek jest bardzo specyficzny, jeżeli chodzi o pracę grafików. I o ile się nie ma stałych klientów, albo nie zrobi się tak jak ja, że się po prostu pracowało się z różnymi klientami i po prostu klient był na tyle zadowolony ze współpracy, że zaproponował przejście do siebie po prostu, czyli stwierdził, że opłaca mu się grafika zatrudnić na stałe u siebie i płacić mu stałą pensję, mieć go na wyłączność. To oczywiście zakłada, że klient ma odpowiednio dużą ilość pracy, żeby tego grafika w tym pełnym etacie, że tak powiem, zaprząc do pracy, ale jeżeli na przykład ma grafika, z którym naprawdę mu się dobrze współpracuje, znam sporo takich przypadków. I po prostu było tak, że klient mówi: słuchaj, zrobiłeś tam ten zajebisty projekt ostatnio, bardzo fajnie, cenowo, wszystko super i tak dalej, chcielibyśmy znowu. Mówię: no wiesz co, ale teraz mam projekt tu, projekt tam, potem robię coś tam, za 6 tygodni mogę dopiero usiąść do waszych spraw, a on potrzebuje to na jutro, nie? Mówi: no nie, słuchaj, to weź, to jest szybki strzał, zarwij nockę, dwie, ja ci zapłacę ekstra, tak, powiedzmy tam podwójną stawkę za nadgodziny czy coś, ale ja to muszę mieć na wczoraj. I grafik mówi: no nie, nie dam rady, sorry, jestem zobowiązany z tymi klientami, to taka akcja nie wchodzi w ogóle w grę, bo po prostu zawalę stacyjnych klientów. To mówi: no dobra, no to trudno, no to... Szukam innego grafika, znajdź innego grafika, ten grafik mu zrobi chujowo i tak dalej. I w końcu dojrzeli do decyzji: dobra, to ja chcę mieć tego gościa zawsze u siebie. Nie chcę czekać, chcę, żeby on po prostu robił mi na wyłączność, jak tego go poproszę, żeby było.
I to jest najlepsza sytuacja dla grafika, bo wtedy się negocjuje raz, że nie, można zrezygnować, albo można się wziąć biznes, tak zwany biznes to biznes zatrudnić, czyli na po prostu w własnej działalności wystawiać faktury, albo po prostu iść, zakończyć swoją własną działalność i iść po prostu na normalny etat do firmy i wynegocjować sobie zajebistą pensję. I rozmowa wtedy jest taka, że mówisz, słuchaj, no normalnie kiedy ja pracuję u siebie, po odjęciu wszystkich moich kosztów działalności, kosztów uzyskania przychodu, tam podatków, tak dalej, wszystkich pierdoletów, powiedzmy, że wyciągam 15 taka miesięcznie. Więc żeby mi się opłacało pracować godzinę wyłączność, to muszę tyle samo dostać. I jeżeli gościowi zależy na współpracy, to te pieniądze się znajdą. Znaczy mówię, może 15 taka to... Taki grafik, który zarabiałem 15 koła miesięcznie, nie jest za wielu, przynajmniej... Z tego co ja znam, ale są. Generalnie, ale powiedzmy tam, nie wiem, za 5 koła, tak, czy tam 6 koła miesięcznie. Tyle mam po odjęciu wszystkich kosztów mojej działalności i wszystkich pierdoletów, więc zapłać mi tyle samo, to wtedy masz mnie na wyłączność. I gość sobie to kalkuluje i mówi, dobra, mam gościa na wyłączność, nie muszę czekać z terminami i tak dalej, biorę, robię to. No i jesteście wysoko opłacanym specjalistą w tym momencie. Macie wygodne życie, bo ZUS-y wszystko macie zapłacone. Ubezpieczonko zdrowotne, co prawda, jak pokazała kondycja służby zdrowia w ostatnich miesiącach, czy na tygodniach, niewiele jest warte, ale jednak macie, tak? Możecie się z NFZ-u wyleczyć, pójść do lekarza i wszystko macie opłacone. Co więcej, możecie swojego dzieciaka, żonę, co tam jeszcze macie, w razie czego też wciągnąć na ten NFZ i generalnie żyć nie umierać, więc... Nie macie stresu wynikającego z prowadzenia własnej działalności, czy wam starczy na ZUS w tym miesiącu, czy kiedy wam zwrócą nadpłaty, tak, i tam VAT, kiedy musicie zapłacić to i tamto i tak, no wszystko, tego wszystkiego nie macie generalnie. Więc jest to naprawdę wygodna opcja, ja w ten sposób skończyłem i nie narzekam. Owszem, zajęło to trochę czasu, bo i też takie oklepania bidy momentami, chociaż bywało różnie. Były okresy, że wpadało naprawdę sporo hajsu, ale skończyłem właśnie po stronie klienta i jestem bardzo zadowolony. To mniejsza z tym, ile zarabiam, bo takimi rzeczami, o tych rzeczach, my dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. W każdym razie, natomiast faktycznie jest tak, że jeżeli chodzi o finanse, jestem bardzo zadowolony i mam dużo więcej niż jakbym... dalej ciągnął jakąś na własną działalność, czy coś takiego. Jest... Po prostu mam klienta, który ma tak... Miałem klienta, który miał po prostu kilka firm i teraz po prostu robię to samo na wyłączność, no i to jest spoko. Więc polecam. Natomiast tak jak mówię, no do tego trzeba mieć trochę szczęścia niestety też. A w polskich warunkach jest to bardzo ciężko, ponieważ bardzo wielu klientów wychodzi z osób zajmujących, po prostu się nie zna, tak? I mi się wydaje, że robienie grafiku to jest jak trzaskanie pączków. Robi się kulki z ciasta, wpierdziela w tłuszcz i już. Smażą się, rosną i się zjada. I że każdy projekt to jest taka sama kulka ciasta. Po prostu klepiecie kolejną kulkę i wszystko działa. Ale to tak niestety nie to tak nie jest, tak? Każdy projekt w zasadzie, jeżeli chodzi o grafikę, jest indywidualny. Każdy jest osobnym problemem do rozwiązania i wykombinowania, jak do tego w ogóle podejść. Często trzeba wymyślić jakieś fajne rozwiązanie. To jest kreatywna praca, bardzo kreatywna praca. Może nie zawsze, ale często. I wymaga, że tak powiem, dużej elastyczności, chęci do uczenia się, ciągłego uczenia się. W zasadzie grafik się uczy całe życie. Więc... Mimo wszystko... No ja to wiem, tak? Bo się decyduję. Natomiast dla przeciętnego klienta w Polsce jest tak, że... To jest wszystko jedno, kogo zatrudnią, tak? To dla nich to jest właśnie takie trzaskanie kulek z ciasta, czyli wszystko jedno to jest... No co, siedzi facet, jakieś obrazki składa razem, co z tego chodzi? Każdy debil by to zrobił, a to właśnie... Jak ktoś robi to dobrze... Zwłaszcza jak ktoś robi to dobrze, to przede wszystkim właśnie to się... Jak ktoś robi w ogóle coś dobrze, to się wydaje strasznie łatwe. To jest taka generalna zasada. Osoby, które robią coś zajebiście dobrze, bo są po prostu w tym dobre, to sprawiają wrażenie, że to, co robią, jest banalnie proste. I niestety na tym wrażeniu, jeżeli chodzi o tym mylnym wrażeniu, wyrosła właśnie opinia... W zasadzie cały rynek w Polsce, jeżeli chodzi o grafikę, został zbudowany. A do tego niestety dochodzi też taki kompletny brak ludzi, szacunku do własnej pracy, który jest w Polsce bardzo typowy, gdzie po prostu
ludzie nie trzymają cen, tylko godzą się za każdą stawkę pracować, bo ważniejsze jest dla nich, żeby dojechać do pierwszego i zapłacić rachunki, co zresztą jest, że tak powiem, esencją każdej pracy, ale niż odmówić klientowi wykonania czegoś za wykonania danej roboty za dane pieniądze, bo oni po prostu wiedzą, że jeżeli oni odmówią, to klient pójdzie do następnego łosia, który się zgodzi. A powinno być tak, że graficy powinni trzymać sztamy, powinno być ustalone, no jest umowa cenowa, mówiąc wprost, wśród grafików, że pewne rzeczy robi się za pewne pieniądze i koniec. I tak naprawdę konkurs i wtedy decyduje tak naprawdę o całym, o tym, kogo klient wybierze, decyduje portfolio. Co oczywiście jest od razu się pojawia kontrowersja, no okej, okay, ja jestem początkujący, mam gorsze portfolio niż ktoś inny, ten ktoś inny będzie zgarniał wszystkie zlecenia, ale on też przecież nie ma doba nie ma nieskończonej ilości godzin, tak? On owszem będzie zgarniał dużo zleceń, ale nigdy nie będzie tak, że zgarnie wszystkie, zawsze się okaże, że pewne rzeczy nie zrobi i będzie inny grafik musiał się tego podjąć. W końcu tak czy siak rynek się, że tak powiem, nasyci tylko wtedy, jeżeli będzie za dużo grafików w stosunku do tego, ile jest zleceń, tak jak jest teraz w Polsce, bo teraz każdemu się wydaje, że obejrzy parę tutoriali na YouTube i już jest grafikiem, a to tak kompletnie się nie odbywa. Zupełnie tak nie działa. Więc jest jak jest, tak? Klient jest generalnie nauczony, że jeżeli on sobie wymyśli, że ktoś mu zrobi coś za stówę, to najpierw sobie wybiera grafiku z portfolio, którzy mu się podobają, ale oni oczywiście za stówę tego nie zrobią, bo nie muszą. Bo jak ktoś jest dobre portfolio w miarę i jest ogarniętym grafikiem, to po prostu odmówi wykonania zlecenia, poda swoją stawkę, powie, okej, ja to zrobię za 1000, klient powie, ale nie, ja chcę to za stówę, on powie, no to ja za stówę tego ci nie zrobię, koleś, bo po prostu to mi się nie opłaca, tak? To jest zbyt dużo siedzenia za zbyt małe pieniądze, to ja w tym czasie mogę zarobić 2000 u kogoś innego, tak? Po prostu. I tak to działa, więc on powie, okej, to zacznę znowu przegnać portfolio, znajdzie kogoś innego. I się go spyta, słuchaj, zrobisz mi to za 100? On powie, nie stary, zrobię to za 500. On powie, no nie, za 500 nie chcę to zrobić za 100. A on mówi, no to zrób to, daj to chociaż daj 250. A on powie, nie, za 100. No i znowu koleś mu powie, w takim razie to pierdzielę, nie będę robił. Ale w końcu przyjdzie trzeci gość, który powie, okej, za 100 to zrobię, bo mu po prostu będzie zależało na tym, tylko żeby jakąś kasę zrobić, wszystko jedno jaką. Nie wiem, albo jest na przykład studentem i po prostu jeszcze nie musi na siebie zarabiać, więc dla niego ta stówa to jest po prostu stówa ekstra, którą sobie schowa do kieszeni i wyda na piwo, czy tam na nową kartę graficzną, bo programowanie czy jakiś tutorial, tak, że się douczyć. A klient generalnie okaże się, że koleś nie będzie potrafił czegoś zrobić, praca z zleceniem tygodniowego zrobi się 3-tygodniowe, bo koleś będzie robił po 50-60 serii poprawek, zanim wreszcie zrobi to tak, żeby było w miarę dobrze. Okaże się potem, że jeszcze, że na przykład jeżeli to była kwestia druku, tak, czyli na przykład było to robić coś w druku, to klient zmarnował na drukarnię 1000, bo 1000, ja miałem taką sytuację kiedyś, tak, że odmówiłem klientowi wykonania zlecenia, bo po prostu, bo chciał za to zapłacić chujowe pieniądze, wziął jakiegoś innego grafika, który miał kompletnie doświadczenia, jeżeli chodzi o przygotowanie materiałów do druku, zrobił pierwszą wersję, poszedł do drukarni, wszystko się wysypało. Klient dostarczył, zasada jest taka, że dostarczamy pliki do drukarni. Drukarnia nie bierze odpowiedzialności za źle złożone pliki, tak, do druku. Jeżeli plik jest do dupy i wychodzą z niego babole, no to jest wina grafika, a nie drukarni. Ale grafik zgodzi się pracować za stówę, więc mówi, no dobra, ale ja biorę za to stówę, to sorry, no, możesz mi nie zapłacić, to się rozstajemy. Mówi, nie, to popraw, ja ci zapłacę tą stówę, tylko popraw. No i grafik mówi, dobra, to ja poprawię. Robi drugi raz, jest lepiej, ale nadal jest masa błędów. Idzie druga partia druku, druga faktura z drukarni. Powiedzmy na kolejne 500 zł, czy to już jest 1000 plus cały czas 100, którą trzeba zapłacić grafikowi. Klient się wkurwia, mówi, nie, słuchaj, to ja się nie zapłacę, szukam kogoś nowego. Tak? Bo już dwa razy się wyłożyłeś. O, poprawiłeś, miało być dobrze, znowu jest źle, nie zapłacę ci tej 100, pierdzielę. I co? Przychodzi i mówi, i ponieważ spieprzyłeś zlecenie, to ja te pliki biorę, bo są wykonane dla mnie w końcu, mam na nich stratę, to ja te pliki przekażę kolejnemu grafikowi, który je poprawi i zrobi dla mnie. Idzie do takiego i wtedy odzywa się na przykład do mnie, mówi, słuchaj, mam taki tutaj projekt graficzny, który jest fajny, nam się tam, powiedzmy, już podoba, bo ustaliliśmy po iluś tam sesjach poprawek i 4 tygodniach pierdzielenia się szczęścia powinien zająć jeden dzień doświadczonemu grafikowi. No, mam tutaj taki plik, tak, to trzeba poprawić, żeby on się nadawał do druku. Ile to będzie kosztowało? Ja mówię 1000. a mówię dlaczego? No bo to jest wszystko źle zrobione, trzeba wszystko poprawić. Tak naprawdę to jest
okej, mam gotowy projekt, ale trzeba wszystko przerobić, zrobić od nowa, generalnie to jest tak, jakbym siedział od tym od zera. Na tym od zera. To mi zajmie tyle i tyle, powiedzmy, zajmie mi to 10 godzin, ja mam stawkę godzinową stówę. No i klient mówi, ale ja mam na to 100 zł. Mówię, no to ja tego nie zrobię. I teraz jest pytanie, czy on znajdzie kolejnego łosia, który znowu powie, że zrobi i... Miałem też taką sytuację, że powiedział, okej. To jak ty chcesz 1000, to nie? Mimo, że już wydał tysiaka, tak? Na faktury, w drukarni, na błędne rzeczy, na spieprzone w sensie rzeczy. Czy ja mam iść w ogóle? Gdzie ja mam iść w ogóle? Nie, okej. Czyli idziemy z tej strony. Aha, ja miałem tu z jakimś typem pogadać. No to zróbmy tak. Bo to mnie... Aha, nie, dobra, muszę tam biec. No i generalnie idzie do kogoś innego, ktoś inny mu to poprawia i znowu są jakieś tam błędy. Ja albo już w tym momencie stwierdzę, że mi się to po prostu tak nie opłaca, że akceptuję materiały z błędami. Są jakieś drobne niedorobienia, powiedzmy, które są... Jak są to drobne niedorobienia, to klient machnie ręką i mówi, dobra, tam może być krzywo, to może czegoś nie być. Wiesz, to jakaś tam ulotka rozdać, następne weźmiemy. Albo w końcu przychodzi do mnie i mówi, dobra, to ci tam ten 1000, skąd mi to popraw, bo ja chcę mieć to, nie wiem, będę drukował, będę robił po 50 druków i muszę mieć to dobrze. I tak było w moim przypadku, tak, że on poszedł do 2 czy 3 grafików, w końcu wrócił do mnie i zapłacił mi tyle, ile ja chciałem. Ale, a sam wydał na to już w tym momencie tyle, że zrobiłby ze mną 4 projekty za 1000. I się klient, część klientów się wtedy puknie w głowę i nauczy się, następnym razem się od razu odezwie do gościa i powie, dobra, to co, u ciebie to kosztuje 1000, tak? On powie, tak, ale będzie zrobione dobrze? Tak, na jutro, czy tam za 2 dni. Serio, tak szybko? Mówię, tak, no płacisz mi taką kasę, ja robię swoją robotę, to jest prosta robota, a tyle to kosztuje i koniec. I niestety właśnie w Polsce jest ten problem, że masa grafików nie powie czegoś takiego, tylko powie, dobra, to ja zrobię za 100, albo tak, tak, ja umiem, zrobię to generalnie i tak dalej. A potem się okazuje, że nie potrafią, że za 100 się nie płaca, bo nagle sobie uświadomiłem, bo nie miałem doświadczenia, że to mi po prostu zajmuje masę czasu i tak dalej, i tak dalej. Akwedut. Okej. No i to jest tylko wiz mapy. Dobra. Zagapiłem się tutaj z tego NPC. No i tak to mniej więcej wygląda, tak? Są takie realia ze wszystkim, więc tak jak mówię, dobrze zrobić swoją robotę dobrze, trzymać swoje ceny, żeby, broń Boże, do was nie odzywali się tacy klienci, którzy wiedzą, że robicie za dużo mniej niż jest tego wartość rynkowa. Trudno. Nie zrobicie czasami zlecenia, być może będzie trzeba bardziej pokombinować, żeby sobie znaleźć jakieś zajęcie, w sensie, żeby była jakaś kasa na koniec miesiąca, ale trzymacie stałe ceny, macie stałe stawki, więc jak ktoś do was przyjdzie na to polecenia, to on już będzie wiedział, jakie wy macie stawki. Tak, bo was polecą ci klienci, którzy coś zrobiliście. Jest to proces długotrwały i bolesny, bo... Ale z drugiej strony, jeżeli macie siedzieć 4 dni na czymś, za co dostaniecie 1/4 albo 1/8 tego, ile jest taka praca warta, to moim zdaniem nie warto. Bo nasiedzicie się narobicie i dostaniecie za to jeszcze psie pieniądze. Frustracja murowana. Jeżeli chodzi o grafikę, to jest to... tym bardziej, że jest to naprawdę... Są często projekty, które są... nie są porywające. Jest to zwykła dłubanina. Jest nudna i tak, i naprawdę dowalanie sobie jeszcze w ten sposób że dostaniecie za to słabe pieniądze, to już w ogóle jest koszmarne. Bo jeszcze rozumiem robić nudny projekt, ale za dobrą kasę, no to można jeszcze przeboleć, tak? Bo jest wypłata na koniec, która, że tak powiem, rekompensuje frustrację wywołaną po prostu nudnym projektem. Ale jeżeli robicie... Z drugiej strony rozumiem też, żeby zrobić... Jest to chyba w zasadzie jeden wyjątek od reguły, czyli zrobić zajebisty projekt za trochę niższą kasę. Ale też trzeba się cenić, tak? Nie można też powiedzieć, dobra, to jest tak zajebisty projekt, że w ogóle zrobię to za pół darmo, to się tam zapłaci i się dogadamy. Może jak jest się studentem, ale potem, że tak powiem, w profesjonalnej pracy to nie przystoi. Jeżeli ktoś jest profesjonalistą, to ma swoje stawki i się ich trzyma. I okej, okay. Ja mam na przykład, ja zawsze miałem wysokie stawki, ceniłem swoją pracę. I jasne, bardzo więcej miałem, na pewno dużo więcej razy mi odmawiano niż akceptowano moją cenę, to na pewno, ale kiedy już ktoś do mnie się zgłaszał, to znał moje ceny i zarabiałem tyle, ile chciałem, tak, nie musiałem się targować specjalnie. Jasne, to też nie można powiedzieć tak, że chcę 1000 i koniec, można się na przykład, jeżeli miałem zrobić za 900, no pewnie, za 900 zrobię, ale nie za 500, czy nie za 200, czy nie za 100, no. Są jakieś widełki, zawsze też trzeba być elastycznym. Klient też to doceni, tak? Natomiast no, nie można być
taką miękką fają, że się godzić na wszystko, na każdą stawkę i po prostu robić, kurde, za miskę ryżu Morawieckiego, tak? Przysłowiową. Tak to nie może się odbywać po prostu, bo... trzeba jeszcze żyć. Jeszcze jak się mieszka samemu, nie ma się może wysokich kosztów utrzymania, to okej, to... jeszcze można, powiedzmy, można się... można robić za trochę nieco zaniżone stawki, ale jeżeli ma się rodzinę na utrzymaniu, rachunki, podatki do zapłacenia i tak dalej, to niestety, ale trzeba się cenić. Znaczy niestety, stety właśnie. No ale nie na polskim rynku. Na polskim rynku jest to tak zrobione, że dużo osób po prostu się godzi robić za każdą stawkę, albo co gorsze, dużo bardzo utalentowanych osób ma śmieszne stawki, a powinna naprawdę dociskać śrubę i się godzić na proces, bo mają talent i powinni brać naprawdę grubą kasę za to, co potrafią. A nie biorą, nie wiedzieć czemu, więc... no cóż, dobra, nie będę zamulał i, że tak powiem, zapydział nastroju. Doszliśmy do akweduktów. W piątek myślę, że zrobimy na pewno to całe i pewnie sporą część, to na pewno też. Dojdziemy gdzieś tutaj w piątek, podejrzewam, do tundry, Ice Cave, coś takiego, zobaczymy. Gdzieś tutaj, gdzieś pewnie tutaj skończymy, czyli końcówkę i ostatniego bossa. Ciśniemy w przyszłym tygodniu i w ten sposób Let's Play zostanie zamknięty, mam bardzo fajną playlistę. Jest sporo wyjaśnione, sporo pokazane. No i dalej zaczniemy się bawić endgame'em, już tam spokojnie. W jakiej formie to jeszcze zobaczymy? Będę musiał się zastanowić, jak to nagrać. Tak jak mówię, chciałbym do Stellarii zajrzeć tam trochę, strasznie mnie korci. No i okej, wszystko w swoim czasie. Na dziś to będzie wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia wkrótce. Cześć.